Dzień dobry Państwu. Po długiej nieobecności publicystyki wracamy na antenę z naszą audycją W Cztery Oczy. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Michał Buczyński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach, a tematem naszej rozmowy będzie to chybowa wieść, jaką całkiem niedawno ogłosił pan prezydent Czesław Rynkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o podwyżkach ciepła. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Podwyżka opłat za energię cieplną jest nieunikniona, naprawdę jest nieunikniona? Przykro mi to mówić, ale niestety jest to coś, co nas czeka w przyszłości i to bardzo bliskiej przyszłości. Jest ona na pewno nieunikniona, biorąc pod uwagę szereg działań, które miały miejsce w ostatnim otoczeniu makroekonomicznym w zakresie cen nośników energii. Mam tu głównie na myśli nośniki w postaci paliwa węglowego oraz paliwa biomasowego oraz ceny, jakie spółka musi płacić za emisję praw za prawo do emisji CO2, które jesteśmy zmuszeni umarzać. Jakiego rodzaju paliwa w tej chwili wykorzystuje przedsiębiorstwo? Bo jeszcze całkiem niedawno cieszyliśmy się z tego, że pojawiła się biomasa. Jakie są proporcje tych paliw? Bo już wiemy, że nie tylko biomasa pojawia się wśród tego, co jest w waszych magazynach. Zgadza się. Trzonem naszego parku maszynowego są kotły węglowe na miał węglowy. I tu mamy jeden kocioł parowy kogeneracyjny, w którym produkujemy energię elektryczną w skojarzeniu z energią cieplną oraz trzy kotły węglowe wodne i dwa kotły biomasowe wodne. Dzięki temu mamy w przedsiębiorstwie pewną swobodę w kształtowaniu tego strumienia ciepła, który dociera do naszych klientów i mamy możliwość wyboru, z jakiego paliwa ciepło jest produkowane dla klientów. Paliwo biomasowe pozwoliło nam w znaczący sposób odciążyć naszych klientów i spółkę z obowiązku uiszczania opłat za emisję CO2, ponieważ plan minimum, który zakłada trwałość projektu naszych kotłów biomasowych, to jest minimum 200 tysięcy gigajouli dostarczonych do naszych klientów wyprodukowanych w kotłach biomasowych. Za ubiegły rok, biorąc pod uwagę bardzo długi sezon grzewczy, jak również niskie temperatury zewnętrzne, udało nam się niemal 40% ciepła dostarczonego do naszych klientów wyprodukować w kotłach biomasowych, które dają nam możliwość ucieczki od obowiązku umarzania praw do emisji CO2. W związku z czym tutaj jesteśmy w zasadzie już w tej chwili na poziomie tym, które zakładają wszystkie dokumenty rządowe w zakresie polityki energetycznej państwa w perspektywie roku 30. A proszę mi powiedzieć, w jakich ilościach my zużywamy tych paliw? I węgla, czy miału węglowego? Ile potrzebujemy zrębków do tego, żeby faktycznie zabezpieczyć potrzeby mieszkańców miasta? Jeszcze do niedawna spółka zużywała około 60 tysięcy ton miału węglowego w trakcie całego roku. Na dzień dzisiejszy, po uruchomieniu kotłów biomasowych, ta ilość znacząco spadła i za ubiegły rok zamknęliśmy się ze zużyciem miału węglowego na poziomie 44 tysięcy ton i analogiczną ilość biomasy zużyliśmy do produkcji ciepła. Ile na to wydajemy tak naprawdę? Ja wiem, że według tego, co dzisiaj się dzieje na rynku, nie jest pan być może w stanie powiedzieć, ile zapłacimy za ten rok, ale w latach ubiegłych, ile nas to kosztowało pieniędzy? W ubiegłym roku na paliwa w ogóle, czyli na biomasę oraz miał węglowy, spółka wydała około 20 milionów złotych. A najbliższa przyszłość kroi się? Najbliższa przyszłość kroi się w bardzo czarnych barwach, ponieważ wzrost zużycia paliw w toku odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19, jak również
pewne ograniczenia w dostępie do paliwa gazowego w ubiegłym roku spowodowały dość znaczący wzrost zużycia węgla w całej Europie. Popyt na to paliwo był na tyle duży, że podaż nie nadążała za wzrostem popytu i doprowadziło to do znaczących wzrostów cen tego paliwa na rynkach ogólnoświatowych, również na rynku polskim. Niestety te ceny, które mieliśmy w przetargach do tej pory, raczej na długo będziemy musieli o nich zapomnieć, a te ceny, to chciałbym przypomnieć, jeszcze do niedawna 217 zł za tonę, w ubiegłym roku około 396 zł mówimy za tonę. O węglu. Mówimy o miale węglowym, tak? A ostatnia rzeczywistość to jest całkowite przestawienie w zasadzie gospodarki paliwowej w spółce, dlatego że z jednej strony nasi dotychczasowi kontrahenci nie chcą startować w przetargach, nie chcą wiązać się żadnymi długoterminowymi umowami na dostawę z uwagi na dużą niepewność na rynku, dodatkowo spotęgowaną wprowadzeniem sankcji i embargo na sprowadzanie węgla ze wschodu, z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. To wywindowało nam ceny do poziomu już 1200 zł, bo tyle maksymalnie spółka płaciła za węgiel już z ostatnich dostaw. A w tej chwili procedujemy również umowę z jedną z firm, która została wskazana przez rząd jako ta, która posiada potencjał do realizacji kontraktów m.in. zamorskich. Jest to jakby spółka córka jednego z dużych koncernów paliwowych kontrolowanych przez Skarb Państwa i na dzień dzisiejszy ceny, które jakby będziemy prawdopodobnie musieli zapłacić za to paliwo, będą w dużej mierze spowiązane z tym, co dzieje się na rynkach światowych, których odzwierciedleniem są m.in. indeks ARA albo Richmond Bay bądź Newcastle w Australii. A te na dzisiaj są już na poziomie ponad $360 za tonę miału. Z nieoficjalnych jakby rozmów, które prowadzimy tutaj z naszymi kontrahentami, wynika taki obraz, że tona miału może do końca sezonu grzewczego kosztować nas nawet 1900 zł za jedną tonę. Jest to szalony wzrost w porównaniu do tego, co mieliśmy jeszcze do niedawna. Więc no, będzie musiało się to na pewno w jakimś stopniu przełożyć na cenę dla naszych klientów. No do tej pory dręczyły nas opłaty za emisję CO2. One były głównymi przyczynami. To była główna przyczyna wzrostu cen. Teraz dochodzi nam taka rewolucja cenowa, a do tego jeszcze inflacja i wartość dolara. I to wszystko się składa na to, że rzeczywiście będziemy musieli o 30% podnieść opłaty za ciepło i ciepłą wodę. Pewnie też w jakimś stopniu, może nie aż tyle, ale jednak. Nie chciałbym ferować co do ostatecznej wysokości tej podwyżki, ponieważ jest ona też uzależniona w pewnym sensie sposobem, w jaki spółka taryfuje cenę swoich usług. Na dzień dzisiejszy realizujemy to w oparciu o rozporządzenie taryfowe, które zakłada, no, które bardzo precyzyjnie jakby mówi nam, w jaki sposób mamy kalkulować cenę ciepła dla naszego klienta. I ta kalkulacja, która została wykonana po opublikowaniu wskaźników przez prezesa URE, pozwala nam na zmianę taryfy o 3%. To te 3% no, w żaden sposób nie są w stanie pokryć nam zwiększających się kosztów, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności. Nasza taryfa będzie obowiązywała jeszcze do końca sierpnia tego roku. Prawdopodobnie ta obecna taryfa. Ta obecna taryfa, którą planujemy zwiększyć o te 3%, prawdopodobnie z końcem maja. I do końca czerwca musimy złożyć nowy wniosek taryfowy o taryfę na nowy okres. I tutaj też ustawodawca ostatnio wprowadził pewne zmiany w tym rozporządzeniu, które między innymi pozwolą spółce na zmianę sposobu kalkulowania taryfy, czyli będziemy mogli dla części naszych jednostek będziemy mogli ją kalkulować w oparciu o koszty uzasadnione prowadzenia działalności,
W dalszym ciągu wyodrębniona będzie jednostka kogeneracyjna, dla której będziemy musieli liczyć taryfę w sposób benchmarkowy, czyli tutaj te 3%, które jakby w tej chwili planujemy, o które planujemy zwiększyć cenę, to już z nami zostanie do następnego marca, a dla pozostałych jednostek przedstawiona zostanie kalkulacja w oparciu o uzasadnione koszty prowadzenia działalności, czyli koszty, które już będą uwzględniały m.in. nowe ceny węgla oraz wciąż bardzo wysokie ceny praw do emisji CO2. A te ceny praw do emisji nadal tak rosną bardzo intensywnie jak dotąd? Niestety, ale tak. Mamy tutaj wyjątkowo nieszczęśliwą kumulację tak naprawdę negatywnych różnych czynników, czyli raz w postaci wzrostu cen paliwa węglowego, ale również i biomasy, bo o tym też należy wspomnieć, że biomasa w momencie, w którym oddawaliśmy do użytkowania nasze źródło biomasowe, kosztowała około 160 zł za tonę. W tej chwili no jest to kwota już dwukrotnie wyższa, a z nowych dostaw, które będziemy mieli po 4 czerwca, prawdopodobnie należy spodziewać się jeszcze wyższych cen. Tutaj ta data 4 czerwca jest nieprzypadkowa, ponieważ to jest moment, w którym zostanie jakby uruchomione embargo na przywóz biomasy z Republiki Białorusi i w ramach sankcji unijnych akurat tym razem. W połączeniu z bardzo wysokimi cenami praw do emisji CO2, które w dalszym ciągu utrzymują się na poziomie grubo powyżej 80 euro za tonę, no to mamy tutaj naprawdę bardzo niebezpieczny koktajl kosztów, który przynajmniej częściowo będziemy chcieli, ale i musieli tak naprawdę przełożyć na naszych klientów. Nie wesoło wygląda ta przyszłość, natomiast czy widzi Pan jakiś ratunek dla ciepłowni, ale też dla kieszeni mieszkańców, bo niewątpliwie wszyscy chcieliby, żeby energia cieplna była i zielona, i tania, ale to chyba nie takie proste. To trudniejsze niż mogłoby się wydawać, a najtańsza jest energia, której nie zużywamy, dlatego na pewno bardzo ważne jest jednak oszczędzanie tej energii. Bardzo ważna jest dbałość o odpowiedni standard energetyczny naszych mieszkań, ponieważ transformacja energetyczna to nie tylko transformacja w zakresie sposobów wytwarzania energii oraz paliw, które są używane do wytwarzania tej energii, ale to jest również to, co mamy po drugiej stronie naszego rurociągu, czyli standard energetyczny obiektów naszych klientów. Jeżeli nie będziemy podnosić standardu energetycznego, nie będziemy dążyli do zmniejszenia zużycia energii, to niestety ten wzrost kosztów będzie dla nas bardzo dotkliwy i to nie jest tylko jakby zdanie nasze tutaj, jakby zdanie spółki, ale to jest coś, co jest faktem jakby którego no, nie można pominąć w całej tej dyskusji. Jak Pan uważa, jak wielkie mogą być koszty tej przemiany energetycznej? Są to bardzo wysokie koszty. Są to bardzo wysokie koszty, niemniej jednak, jeśli popatrzymy na to przez pryzmat środków, które wydajemy na prawa do emisji CO2, to są to koszty, które tak naprawdę w bardzo krótkim czasie mogą nam się zwrócić, ponieważ za ubiegły rok umorzenie praw do emisji CO2, które następuje rokrocznie do końca kwietnia, kosztowało spółkę 23 miliony. Mamy w tej chwili pewien program inwestycyjny już dalszego przejścia na paliwa bezemisyjne, który w ostrożnych kalkulacjach kształtuje się na poziomie około 100 milionów złotych. Biorąc pod uwagę te wysokie koszty i wysokie i ciągle rosnące koszty CO2, no wydaje się to kwota, mimo że bardzo wysoka, to jednak możliwa do odzyskania w bardzo krótkim okresie czasu. Co więcej, już na dzisiaj możemy powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest tak naprawdę takim w pewnym sensie modelowym przedsiębiorstwem w zakresie transformacji energetycznej, która się u nas dokonuje. Ponieważ
patrząc przez pryzmat polityki energetycznej państwa oraz Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, to na rok 30 dla branży ciepłowniczej przewidziano około 30% energii dostarczanej do naszych klientów jako energię pochodzącą z OZE. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w roku, który już mamy za sobą, tutaj energii dostarczyliśmy do klientów prawie 40%. Także my już można powiedzieć, że jesteśmy w tym klubie, który powinien być w roku 2030. Niemniej jednak szereg tutaj różnych nieprzewidywanych okoliczności spowodował, że te wszystkie wysiłki, które już spółka poniosła i które mamy tutaj w parku maszynowym firmy, są niewystarczające, żeby móc dostarczać ciepło nie tylko o odpowiednich parametrach jakościowych, ale również i głównie ceny. Ponieważ na pewno jesteśmy spółką miejską, także nie jesteśmy nastawieni tutaj w sposób agresywny, jeśli chodzi o prowadzenie polityki cenowej, ale musimy ponosić pewne koszty działalności, a tych kosztów nie możemy pokryć w sposób inny niż pobierając opłaty od naszych klientów. Czyli dzisiaj na naszą cenę, albo właściwie inaczej, w najbliższym czasie nadal na cenę, którą płacimy co miesiąc do administratorów naszych budynków czy do państwa, składa się nie tylko cena węgla, jest to jeszcze kwestia państwa inwestycji, utrzymania spółki i tak dalej. Jaką część w tej kwocie, jaki odsetek stanowi cena węgla albo zrębków i opłat za emisję? Jeśli chodzi o cenę paliwa węglowego, to jest to około 30% tej kwoty, którą płacimy za każdy gigajoule. Dołączając do tego jeszcze CO2, to już jest grubo powyżej 60%. I to łącznie jakby rozpatrując jakby wszystkie paliwa, które mam tutaj w firmie, czyli biomasę oraz miał węglowy. No i niestety trend jest taki, że ten udział cały czas rośnie, ponieważ mamy do czynienia z niebagatelnym wzrostem cen nośników energii. W dalszym ciągu bardzo wysoki wzrost cen praw do emisji CO2 i to będzie wymuszało jednak pewną zmianę cen, które będziemy musieli jakby zaproponować naszym klientom. Na marne pocieszenie mogę dodać, że przez wiele ostatnich lat spółka była tak naprawdę w czołówce, jeśli chodzi o te, które oferują niskie ceny dla swoich klientów za wysoką jakość świadczonych usług. Bo obrazowo te 60 kilka złotych za gigajoule, które w tej chwili płacą nasi klienci, to patrząc przez pryzmat rynku ciepłowniczego w Polsce, to wiemy, że w tej chwili jednostki niekogeneracyjne mają akceptowane ceny przez Urząd Regulacji Energetyki na poziomie grubo ponad 100 zł, to jest 110-120 zł dla kotłów opalanych miałem węglowym, a dla kotłów gazowych te ceny kształtują się na poziomie 200, a nawet i 300 zł, w zależności od tego, jak duży jest system ciepłowniczy zasilany przez te jednostki. Musimy nauczyć się oszczędzać ciepło. Tak, powtórzę to po raz kolejny, że najtańsza jest energia, której nie zużywamy. Dlatego też bardzo mocno zachęcam do ograniczania jednak zużycia ciepła, do racjonalnego korzystania z ciepła, z nośników energii w ogóle, czyli i z energii elektrycznej, i z energii cieplnej, ponieważ biorąc pod uwagę to, co w tej chwili mamy w naszym otoczeniu makroekonomicznym, to będzie bardzo mocno przekładało się też na nasze kieszenie i na wysokość rachunków. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak pan sądzi, jakiej rzeczywiście podwyżki możemy się spodziewać jeszcze w tym roku? Wydaje mi się, że te 30% to jest taki plan minimum. Niemniej jednak nie możemy przesądzać również i wyższych wzrostów cen. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie kształtowała się sytuacja na rynku węgla, jak będzie kształtowała się sytuacja na rynku ETS.
ponieważ to są te dwa największe czynniki, które mają na nas największy wpływ i one będą tak naprawdę największymi pozycjami kosztowymi w całym naszym bilansie. Bardzo panu dziękuję za te wszystkie informacje i za rozmowę. Dziękuję również państwu za uwagę i przypomnę, że naszym gościem był prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach, pan Michał Buczyński. Dziękuję bardzo.